Szanowni Państwo, świętujemy dziś odsłonięcie pomnika Polaka najbardziej rozpoznawalnego w skali kuli ziemskiej, wyprzedzającego statystycznie pod tym względem nawet Ojca Świętego Jana Pawła II i prezydenta Lecha Wałęsę. Jest on przy tym najbardziej uniwersalny, to jest kojarzący najszersze rzesze, chciałoby się rzec po dzisiejszemu, fanów, skrępowanych konotacjami wyznaniowymi czy politycznymi. Pomnik ten, dzieło znakomitego Ksawerego Dunikowskiego, pokazuje Chopina szczuplutkiego i chciałoby się rzec wątłego, jakże kontrastującego z potęgą swego geniuszu. Takim był w latach dzieciństwa i młodości, gdy mógł zahaczyć o tutejsze okolice, wiedzione opowieściami swej matki. Jego biografia udokumentowana jest w zasadzie dopiero od chwili, gdy miał 14 lat, gdy po raz pierwszy opuścił dom rodzinny i w związku z tym pisywał do domu listy. A jak spędzał poprzednie lata? Gdzieś przecież Chopinowie spędzali letni czas wolny od pracy profesorskiej pana Mikołaja. Istnieją poszlaki, że jeździli do krewnych, nieokreślonych, podsłuchaczek. Mogli więc także przedsięwziąć wyprawę w rodzinne strony Justyny. Miejsc związanych z osobą Fryderyka Chopina jest w świecie mnóstwo. Izbica Kujawska ma wszakże ten jedyny i niepowtarzalny tytuł do radości i dumy, bowiem matkę ma się jedną i miejsce jej urodzenia jest jedyne. Justyna Skrzyżanowski-Chopinowa przyszła na świat w tutejszej parafii. Tutaj w kościele została ochrzczona i tutaj przeżyła swoje dzieciństwo i młodość. Ochrzczona i zapewne urodzona w roku 1782 spędziła Justyna 18 do 24 lat przy rodzicach. Jej ojciec Jakub Krzyżanowski był, jak wiadomo, przez ćwierć wieku zarządcą i administratorem dóbr izbickich, należących początkowo do Jana Skarbka, kasztelana i nowowrocławskiego, a po jego śmierci do wdowy i jej nowego męża, księcia Michała Aleksandra Czetwertyńskiego. Gdy i ten umarł w 1796, dobra dziedziczyli synowie Skarbka, a głównie Kacper. Ten, nie mogąc poskromić swoich wielkopańskich skłonności, zadłużył dobra do tego stopnia, że już w roku 1800 musiał ze stratą je sprzedać i wynieść się do skromnej Żelazowej Woli. Pomimo tych zmian pracodawców, Jakub Krzyżanowski pozostawał przy swoich dotychczasowych funkcjach, próbując zachować dla własnej rodziny niezmieniony statut materialny. Oprócz zarządzania całością dóbr izbickich, czyli nazwijmy to pracy etatowej, Krzyżanowski dzierżawił też na własny rachunek niewielkie folwarczki w ramach tych dóbr, próbując budować dobrobyt rodziny. Nie było to łatwe, gdyż i czasy były niespokojne. Od wojny domowej wywołanej Konfederacją Barską i interwencji rosyjsko-pruskiej w 1772 roku region ten był obiektem regularnych zniszczeń i grabieży. Chwilę pokoju poświęcano odbudowie. Jakub Krzyżanowski jako administrator odgrywał tu z konieczności rolę zasadniczą. Jednak upadek gospodarczy i materialny społeczeństwa powodował, że warunki codziennego życia okresu młodości Justyny i jej rodziny były kiepskie, by nie rzec tragiczne. Nie tylko siedziba właścicieli, zwana nieco na wyrost w dokumentach pałacem, była splądrowana i zniszczona. Ale domy wiejskie, czy to zarządców, czy wieśniaków, przedstawiały obraz ruiny i upadku. Świadczą o tym liczne dokumenty, tak zwane lustracje, opisujące ich żałosny stan. Stopniowa odbudowa gospodarcza okolicy i awans jej ojca w dobrach izbickich polepszały jednak powoli materialny i społeczny status rodziny Krzyżanowskich. W takich warunkach dorastała przyszła matka Fryderyka.
ogóle te ciężkie warunki codziennego życia wiejskiego i praca przy gospodarstwie wykształciły w niej tak cenione później cechy, jak gospodarność, zwana wówczas rządnością, pracowitość i zmysł przewidywania ekonomicznego. Materialne tło młodości Justyny, przyszłej matki Chopina, jej codzienne życie niewiele odbiegało od życia ubogiej wieśniaczki. Zmienia to diametralnie utarte, fałszywe wyobrażenie Justyny jako szlachcianki z romantycznego dworku o łamanym dachu i kolumienkach przy ganku. Pomimo tych skromnych warunków, panna Justyna wyniosła z okresu swej niełatwej młodości zupełnie niezłe wychowanie i ukształtowanie charakteru. Z pewnością wiele zawdzięcza tej materii bliskim kontaktom z mieszkańcami pałacu Izbickiego. W późniejszym okresie życia rodzinnego w Żelazowej Woli i w Warszawie Justyna Chopinowa sprawdza się jako kochająca matka, doskonała wychowawczyni swoich dzieci i chłopców pensjonariuszy, jako doskonale gospodarująca pani domu, umiejąca skrzętnie zarządzać dochodami męża, odkładając grosz na czarną godzinę, ale nie kosztem dobrego wyżywienia, zdrowia i ubioru dzieci. Była osobą pobożną i to ona, mając męża raczej obojętnego wobec zagadnień religii, wpoiła dzieciom zasady wiary, pilnując przy tym, by czynnie uczestniczyły w jej praktykowaniu. Jej dużą zasługą jest także wychowanie dzieci, cytuję, w duchu czysto polskim, jak świadczą pamiętnikarze, za co tak mocno przejawiało się później w późniejszej postawie Chopina na obczyźnie. I na koniec sprawa muzyki. Talent muzyczny jest zjawiskiem samorodnym. Jednakże można się zastanawiać nad okolicznościami jego ujawnienia i rozkwitu. Z całą pewnością rodzice Fryderyka zapewnili mu najlepszą atmosferę do rozwoju muzycznego talentu, objawionego już w wieku około 4 lat. Ojciec grywał na flecie i skrzypcach, a według autorów licznych biografii Chopina jego matka miała także być niezłą pianistką. Jednak w świetle opisanych warunków życia w młodości Justyna Krzyżanowska do czasu ślubu nie miała materialnych warunków, by w ogóle zetknąć się z fortepianem. Ale to nie przeszkadza, by twierdzić, że wniosła wielki wkład w umuzykalnienie swego synka. Region Kujaw jest bogaty w tradycje muzyczne. Jego folklor jest bogaty melodycznie i rytmicznie, a mieszkańcy z natury muzykalne. W dawnych czasach muzyka towarzyszyła codzienności wiejskiej, przy obrzędach religijnych i świeckich, przy weselach, dożynkach, w karczmie czy w życiu towarzyskim. A kasztelan Skarbek w swoim pałacu Izbickim utrzymywał stałą kapelę. Jakąż bogatą tradycją muzyczną musiała być więc od urodzenia nasiąknięta mała Justyna. A zakładając jej wrodzoną muzykalność, można twierdzić, że przekazała tę tradycję dzieciom poprzez kołysanki bądź śpiewając im zapamiętane z dzieciństwa pieśni i piosenki. Ten przekaz przejawiał się przecież w całej twórczości kompozytorskiej Chopina i można bez ryzyka wysunąć twierdzenie, że pierwotnym źródłem tego specyficznego rysu jego muzyki jest tradycja wyniesiona przez jego matkę z okolic jej młodości. Pani Chopinowa zarówno z racji własnej osobowości, jak i typowej sytuacji w ówczesnym społeczeństwie, choć odgrywała w rodzinie rolę zasadniczą, była mało eksponowana na zewnątrz. Głównym reprezentantem rodziny był bowiem mąż, profesor warszawskiej uczelni Mikołaj Chopin. Na jej temat pozostały w źródłach historycznych niezbyt liczne relacje, głównie pojawiające się we wspomnieniach bliskich jej osób, członków rodziny, uczniów przebywających na pensji państwa Chopina, czy wreszcie znajomych. Nieco informacji dostarczają dokumenty archiwalne.
Ten skromny materiał jest jednak wystarczająco bogaty, by móc określić jej cechy psychologiczne i walory duchowe. I oczywiście docenić jej rolę w zaistnieniu tego niezwykłego zjawiska, jakie był Fryderyk Chopin. Nie istnieje jeszcze pomnik Justyny. Żaden rzeźbiarz nie podjął tematu matki Chopina. Jestem wszakże przekonany, że kiedyś pomnik taki powstanie, a jego najgodniejszym miejscem będzie także teren parafii Izbickiej. Dzisiejszą uroczystość na cześć jej genialnego syna osobiście traktuję jako hołd złożony